Być może był to najbardziej lukratywny proceder kryminalny w historii. W latach 1979-1984 sycylijska mafia przemyciła do Stanów Zjednoczonych heroinę o wartości blisko 2 miliardów dolarów. Przestępcy po obu stronach Atlantyku zyskali dzięki temu fortunę. Doprowadziło to jednak do wojny. Na Sycylii szefowie mafii walczyli o kontrolę nad imperium przemytu heroiny. Terror wywołany przez tę wojnę sprawił, że jeden z ojców chrzestnych złamał mafijną omertę, święty ślub milczenia. Jego zdrada była pierwszym poważnym ciosem dla mafii po obu stronach Atlantyku. Mafia. Wielka zdrada. Pod koniec lat 70. heroinę przemycano do Stanów Zjednoczonych we włoskich produktach żywnościowych. Rozprowadzano ją dzięki sieci pizzerii będących w posiadaniu sycylijskiej mafii. System ten nazywano Pizza Connection. Stany Zjednoczone stanęły w obliczu epidemii uzależnienia od heroiny. Ale dla amerykańskich gangsterów heroina oznaczała mnóstwo pieniędzy. Henry Hill był hurtownikiem sprzedającym narkotyki dla mafii w Nowym Jorku. Później jego życie przestępcze uwieczniono w hollywoodzkim hicie Chłopcy z Ferajny. Hill odbierał heroinę z pizzerii należących do sycylijskich mafiozów, a potem dostarczał ją do dealerów w mieście. Nawet gangster tak niskiej rangi jak Hill osiągał ogromne zyski. Zarabiałem astronomiczne sumy. Jako hurtownik miałem 20-30 tysięcy dziennie. To były torby pełne pieniędzy. Nie miałem gdzie ich trzymać. Tak szybkie zyski oznaczały zupełnie inny styl życia, ponieważ wiedziałem, że mogę szybko przeskoczyć od kilkuset tysięcy do milionów. Stąd pochodziły narkotyki. To Palermo, stolica Sycylii. W katakumbach położonych pod miastem leżą ciała zachowane dla potomności. W Palermo kult śmierci ma wielowiekową tradycję. W latach 80. śmierć ponownie zawisła nad miastem. Szalała krwawa wojna mafii o kontrolę nad handlem heroiną z Ameryką. Wojnę rozpoczął gang z wioski zwanej Corleone, położonej wysoko w górach w centralnej części Sycylii. Od tego miejsca wziął swoje nazwisko bohater grany przez Marlona Brando w filmie Ojciec Chrzestny. Przywódcą rodziny Corleone był zabójca Toto Riina, zwany Bestią. W 1981 i 82 roku ciała jego ofiar pojawiały się na ulicach Palermo co 3 dni. Jednakże mur milczenia sprawiał, że doprowadzenie zabójców przed oblicze sprawiedliwości było niemożliwe. Pewnej nocy w Corleone rywal Riiny został zastrzelony na zewnątrz budynku, w którym odbywało się spotkanie Rady Miasta. Dino Paternostro pamięta tę noc doskonale. Zeszliśmy na dół i znaleźliśmy ciało na ulicy. Miałem tylko 25 lat, więc powiedziałem do burmistrza: zadzwońmy po karabinieri.
Spojrzał mi prosto w oczy i odpowiedział: ty po nich zadzwoń. Naprzeciwko był sklep rzeźnika. Poszedłem tam i zapytałem, czy mogę skorzystać z telefonu. Spojrzeli na mnie i powiedzieli: nie, telefon jest zepsuty. Nikt nie chciał mówić. Policja niewiele mogła zrobić, żeby zapobiec dalszej rzezi. Ale wkrótce miały nastąpić pewne zmiany. Pięciu sędziów z Palermo stworzyło specjalną jednostkę do walki z mafią. Jej inicjatorem był sędzia Giovanni Falcone. Falcone dorastał w podupadłej okolicy w starej części Palermo, w której wychowało się wielu przyszłych mafiozów. Ale siostra Falcone wspomina, że jej brat dorastał ucząc się szacunku dla prawa. Rodzice mieli duży wpływ na nasze dorastanie, a zwłaszcza na kształtowanie charakteru Giovanniego. W naszym domu patriotyzm i miłość do ojczyzny były uważane za najważniejsze wartości w życiu. Falcone walczył z mafią z Pałacu Sprawiedliwości w Palermo. Nawet tutaj bał się o swoje życie. Władze nie zapewniały mu dobrej ochrony. Znani mafiozi swobodnie kręcili się po korytarzach pałacu. Liliana Ferraro była bliską przyjaciółką i współpracowniczką Falcone w wojnie z mafią. Pewnego dnia złożyła mu wizytę ze swojego biura w Ministerstwie Sprawiedliwości w Rzymie. Poszłam do biura Giovanniego, zapukałam, a on właśnie wypraszał jakiegoś staruszka. Był wobec niego ostry, co trochę mnie zdziwiło. Potem wyjaśnił, że człowiek ten był znanym współpracownikiem mafii, który przedostał się do jego gabinetu. Taktyka sędziego Falcone w walce z mafią była prosta. Heroinę przemycano z Sycylii do Stanów Zjednoczonych, a pieniądze płynęły w odwrotną stronę. Gdyby udało mu się wpaść na ślad tych brudnych pieniędzy, mógłby wytoczyć sprawę przeciwko przywódcom mafii. Ślad prowadził do Stanów Zjednoczonych, gdzie gangsterzy sprzedawali heroinę przemycaną przez sycylijską mafię. To amatorski film nakręcony w Brooklynie w połowie lat 50. Ale nie pokazuje zwykłej amerykańskiej rodziny. Dominika Montilio wychowywał wujek Nino Gaggi. Gaggi był ważnym członkiem gangsterskiej rodziny Gambino, jednej z najsilniejszych amerykańskich rodzin mafijnych. Wujek Nino wprowadził Montilio na drogę zbrodni. Do końca lat 70. Montilio był już gangsterem Gambino, a w jego restauracji na Manhattanie rozprowadzano narkotyki. Nazywali moją restaurację Centralą. Siedziałem tam robiąc różne interesy, od handlu narkotykami po pożyczki. Czułem się tam bezpiecznie. Zawsze miałem gdzie ukryć broń. Montilio widział na własne oczy, jak heroina zjednoczyła amerykańską i sycylijską mafię, zapewniając im wspólny cel – robienie pieniędzy. Heroina sprawiała, że Amerykanie i Sycylijczycy robili wspólne interesy. Ale oprócz tego niewiele mieliśmy z nimi do czynienia.
Jednak szefowie mafii stanęli przed dylematem. Pragnęli pieniędzy, które dawała heroina, ale bali się długich wyroków grożących za handel narkotykami. Obawiali się, że ich ludzie mogliby złamać omertę, święty ślub milczenia, żeby uniknąć wielu lat za kratkami. To było tak, jakby mówili, nie dajcie się złapać. Nie pytamy, skąd pochodzą pieniądze, tylko nie dajcie się zamknąć. I mieli nic przeciwko narkotykom, ale nie lubili groźby, którą ze sobą niosły. Szefowie mafii byli na straconej pozycji. Groźba była już coraz bliżej. Sycylijska mafia zarabiała miliardy dolarów rocznie, sprzedając heroinę w Stanach Zjednoczonych. Amerykańscy stróże prawa uznali, że czas już rozbić sycylijskie gangi. Walka toczyła się na ulicach, a prowadzili ją ludzie tacy jak agent DEA Frank Panessa, który pracował pod przykrywką. Udając taksówkarza pod przybranym nazwiskiem, zdołał przeniknąć do grup przestępczych w Nowym Jorku. Obserwował sycylijskich gangsterów z Nowego Jorku, jeżdżąc do Filadelfii. Gdy aresztowano dwóch tamtejszych mafiozów, Panessa powiedział im: traficie do pudła albo skontaktujecie mnie z Sycylijczykami. Panessa musiał przekonać Sycylijczyków, że jest mafijnym ojcem chrzestnym. Nasi dwaj informatorzy wybrali restaurację w południowej Filadelfii, w której często bywali gangsterzy, i poszliśmy tam na obiad z Sycylijczykami. Siedziałem między dwoma facetami zrobionymi na Włochów w Filadelfii, a kiedy podano jedzenie, zostałem obsłużony jako pierwszy. Sycylijczycy pomyśleli, że muszę być kimś. Celem Panessy byli dwaj sycylijscy bracia, Paolo i Giovanni Laporta. Ten film operacyjny DEA, nakręcony przed pizzerią w Filadelfii, pokazuje braci w towarzystwie Panessy. Pierwszy krok powiódł się. Panessa nawiązał kontakt. Zaczął wciągać swoje cele w pułapkę. Powiedziałem im, że mam ważną firmę eksportową. Gdy przyjechali ją odwiedzić, mieliśmy pożyczone ciężarówki. Umieściliśmy na nich metaliczne oznakowania, na których znajdował się napis Prima Import Export, Trivos, Pennsylvania. Gdy przyjechali na parking, zobaczyli mój konwój, więc pomyśleli, że to rzetelny interes. Panessa podniósł stawkę. Powiedział im, że ma biuro w Niemczech, które mogą wykorzystać jako kanał przepływu heroiny do Stanów Zjednoczonych. Giovanni Laporta chciał je zobaczyć. Na prośbę DEA służby niemieckie stworzyły filię rzekomej firmy Panessy. Na lotnisku potężny Niemiec podszedł i uściskał mnie, mówiąc: Frank, jak dobrze cię widzieć. Nigdy wcześniej go nie widziałem. Przedstawiłem go Giovanniemu, a potem podeszliśmy do ogromnego Mercedesa, który stał na zewnątrz, i Niemiec powiedział: zobacz, co Frank dał mi na gwiazdkę. Wsiedliśmy do samochodu i pojechaliśmy do firmy Prima Import Export. W drzwiach przywitała nas młoda blondynka, która uścisnęła mnie, mówiąc: Frank, jak dobrze cię widzieć. Mam ciasteczka, które tak bardzo lubisz. Miała tacę ciasteczek domowej roboty. Odwaga Panessy opłaciła się. Odkrył kryminalny interes zakrojony na wielką skalę. Bracia Laporta powiedzieli Panessie, że mogą wyprać 5 milionów dolarów w ciągu jednego dnia, czyli ponad miliard dolarów rocznie. Ich interesy nie ograniczały się jedynie do heroiny. Bracia powiedzieli mu, że kontrolują również 75% dystrybucji kokainy na wschodnim wybrzeżu.
Paulo Laporta przyjechał z Filadelfii. Spotkałem się z nim w jednej pizzerii. Na stole leżało 30 kg kokainy. Facet powiedział: weź sobie kilka kilo. Odpowiedziałem, że zajmuję się inną działką, mając na myśli heroinę. Był tam chłopiec, 6-latek, zapewne syn Paulo. Powiedziałem, że czuję się skumbari, czyli skrępowany jego obecnością i tym, że widział narkotyki na stole. Gangster zapytał chłopca: co widzisz? A mały odpowiedział zgodnie z kodeksem mafii: nic nie widzę. Zobaczyłem wtedy, jak szkoli się przyszłych mafiozów. Panessa namierzał braci Laporta przez 9 miesięcy, obserwując, jak przerzucali heroinę z Sycylii do Nowego Jorku i Filadelfii. Obaj mężczyźni odsiedzieli potem długie wyroki więzienia. Gra toczyła się o tak duże pieniądze, że Panessa nie miał wątpliwości, jaki los by go czekał, gdyby został zdemaskowany. Ci, którzy się narazili, byli mordowani, a zabójcy pozbywali się ciał. Gangster Henry Hill często brał udział w pozbywaniu się zwłok ofiar mafii. Zazwyczaj je zakopywaliśmy. Kilka razy porzuciliśmy je na parkingach lub w samochodach. Rąbaliśmy ciała na kawałki i wkładaliśmy do bagażnika, a samochód umieszczaliśmy na złomowisku. Samochody były miażdżone i wysyłane do Japonii, gdzie Japończycy robili z nich popielniczki. Najprościej było zakopywać ciała w naszych klubach, oczywiście w piwnicy. Wykopywaliśmy dziurę i wlewaliśmy do niej wapno, w którym ciało rozkładało się w ciągu kilku miesięcy. Ten afrykańsko-amerykański kościół mafia wykorzystywała jako bar prowadzony przez zabójcę Roya DeMeo. Był to chyba najbardziej znany bar w Brooklynie. Był kwaterą główną grupy DeMeo. Według mnie 70% ich morderstw popełniono właśnie tutaj. Przebywanie w ich towarzystwie zawsze napełniało ludzi obawą. Na Sycylii strach nie był niczym niezwykłym. Gdzieś na wyspie przebywał człowiek, który kierował przemytem heroiny do Stanów Zjednoczonych. Ojciec chrzestny sycylijskiej mafii, Toto Riina. Doszedł do władzy w sycylijskiej mafii po trupach. Z jego rozkazu zginęły setki osób. Niewiele osób na Sycylii miało odwagę mu się sprzeciwić. Jednym z nich był sędzia Giovanni Falcone. Ze swego biura w Pałacu Sprawiedliwości w Palermo Falcone wraz z kilkoma dzielnymi współpracownikami prowadził samotną i niebezpieczną wojnę z mafią. Wkrótce miał zyskać pomoc. W maju 1982 roku rząd włoski wysłał na Sycylię wojskowego generała, którego zadaniem było rozbicie mafii. Ale wkrótce po przyjeździe generał wraz z młodą żoną padli ofiarą zamachu. Sycylijczycy byli oburzeni. Podczas pogrzebu pożegnali obie ofiary oklaskami. Gdy uczestniczący w pogrzebie politycy wyszli z kościoła, mieszkańcy pluli na nich i szydzili, oskarżając ich o to, że tak długo tolerowali mafię.
odpowiedzi rząd włoski w końcu zapewnił Falcone wsparcie, którego sędzia potrzebował. Liliana Ferraro była jego długoletnią przyjaciółką i współpracowniczką w walce przeciw mafii. Ministerstwo Sprawiedliwości w Rzymie wysłało ją, żeby zbadała, co jest sędziemu potrzebne. Była oburzona warunkami, w jakich Falcone pracował. Pierwszą rzeczą, jaką zobaczyłam, było stare biurko. Było tam też krzesło bez nogi, zawalone papierami i oparte na stercie akt. Giovanni powiedział: to nasze biuro i nasze narzędzia, nasz model efektywności. Jeśli dasz sobie z tym radę, zapraszam. Poi se tu pensi che si può fare qualcosa, qualsiasi cosa va bene. Falcone zabrał się za walkę z Totorino ze zdwojoną energią. Wkrótce miał nastąpić przełom. Wokół dwóch ojców chrzestnych, blisko współpracujących z Riiną, zaciskała się sieć. Pociągnęło to za sobą bieg zdarzeń, który doprowadził do największej porażki w historii mafii. W Stanach Zjednoczonych agenci FBI, którym powierzono zadanie zlikwidowania przemytu heroiny z Sycylii, złapali dobry trop. Podsłuchiwali rozmowy prowadzone z Knickerbocker Avenue w Brooklynie. Siedziby wielu sycylijskich mafiozów, którzy dzwonili z publicznych telefonów, nie wiedząc, że FBI ich obserwuje. Oto film nakręcony przez FBI. Rozmowy prowadzone były w dialekcie sycylijskim, niezrozumiałym nawet dla większości Włochów. Mafia używała również szyfru. Na przykład koszule oznaczały heroinę. Spotkałem faceta z koszulami. Ale jest pewien problem. Inny facet ma koszule, które mają 10% akrylu. Pomoc jednego z agentów, Carmine Russo, okazała się nieodzowna. Russo urodził się na Sycylii, lecz jako dziecko przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, a potem wstąpił do FBI. Podobnie jak Giovanni Falcone, dorastał nienawidząc mafii. Russo rozumiał dialekt sycylijski i wkrótce wyłapał tajemnicze wzmianki dotyczące bossa operacji. Nie wymieniano jego nazwiska. Nazywano go pasterzem, wujkiem i profesorem. I to oczywiście wzbudziło moje zainteresowanie. Agenci nie mogli go zidentyfikować do chwili, gdy Sycylijczycy popełnili poważny błąd, który drogo ich kosztował. Rozmawiali przez telefon o włoskich gazetach donoszących o zabiciu mafiozów w Ameryce Południowej. Wymieniano w nich dona zwanego Gaetano Badalamenti. Badalamenti był niegdyś ważną figurą i szefem sycylijskiej mafii. Podczas wojny o władzę znalazł się po stronie przegranych. W obawie o swoje życie musiał uciekać do Brazylii, skąd eksportował do Stanów Zjednoczonych heroinę o wartości wielu milionów dolarów. Zadziwiające było to, że prowadził ten interes na zlecenie człowieka, który zajął jego miejsce jako szefa, Toto Riiny. Na Sycylii było jasne, że Riina nie pozwala, żeby nienawiść stała na drodze robieniu pieniędzy. Gdy FBI ustaliło, że mamy do czynienia z byłym szefem szefów sycylijskiej mafii, celem śledztwa stał się Gaetano Badalamenti. Śledztwo stawało się coraz bardziej intensywne. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych wysłał swojego najlepszego człowieka, Richarda Martina, który mówił płynnie po włosku i miał wieloletnie doświadczenie w walce z przestępczością zorganizowaną. To przypomina łapanie rekina.
Kiedy wciąga się rekina na łódź, trzeba mieć pewność, że umie się go zabić. Łapiąc tego człowieka, musieliśmy mieć pewność, że będziemy w stanie go skazać. W połowie 1983 roku FBI dokonało znaczącego przełomu. Agenci zaczęli podejrzewać właściciela sycylijskiej pizzerii, Pietro Alfano, który mieszkał w niewielkim miasteczku Oregon w stanie Illinois, 160 km na zachód od Chicago. Sprawdziwszy go, dokonali niezwykłego odkrycia. Halo! Ej, Fadidżu! Alfano był bratankiem Gaetano Badalamenti, który używając kodu rozmawiał ze swoim wujem o dostawach heroiny przez telefon. Ale Alfano nigdy nie pamiętał kodu. Nazywałem go Alfano Głupano. Był zupełnym idiotą. Badalamenti zawsze używał w rozmowie kodu. Ale Alfano zapominał, na czym on polegał. Gdy umawiali się w jakimś miejscu, nigdy nie pamiętał, jak brzmiało słowo, którego powinien użyć. Jednak Badalamenti nie miał wyboru. Polegał na nim jako na dostawcy na środkowym zachodzie. Któregoś razu bratanek zirytował go ostatecznie. Badalamenti wyznaczył mu spotkanie. Zdenerwowany wymówił nazwę miejsca spotkania. Stolicę Hiszpanii, Madryt. Przedstawiciele prawa zareagowali natychmiast. W kwietniu 1984 roku obaj przestępcy zostali aresztowani przez hiszpańską policję. Ten film pokazuje ich wyprowadzenie. Badalamenti idzie po lewej stronie. Został skazany na 45 lat więzienia za przemyt heroiny o wartości $1,600 milionów do Stanów Zjednoczonych zaledwie w ciągu 5 lat. Agenci odcięli mafii główną linię dostaw heroiny. Potem trop się urwał. Badalamenti nie chciał złamać przysięgi milczenia. I'm sure it's possible to come to some arrangement. Nie chciał zdradzić mafijnego bossa kontrolującego handel heroiną ze Stanów Zjednoczonych, Toto Riiny. Kolejne wydarzenia przeszły do historii. W Brazylii aresztowano innego mafijnego dona, przyjaciela i wspólnika Badalamentiego, zwanego Tommaso Buscetta. On również wyjechał z Sycylii, uciekając przed Riiną. Podczas wojny o kontrolę nad mafią Riina zabił dwóch dorosłych synów Buscetty. Włosi poprosili o ekstradycję aresztowanego mafioza, ale on wiedział, że jeśli wróci, Riina zabije jego samego i jego rodzinę. Dlatego połknął fiolkę strychniny, którą nosił przy sobie od aresztowania. Trucizna zawiodła. Przestępca wyszedł ze śpiączki i został wysłany samolotem do Włoch. Poważnie chory potrzebował pomocy podczas zejścia na lotnisko w Rzymie. Otulono go też kuloodpornym kocem. Po powrocie Buscetta podjął decyzję brzemienną w skutkach. W zamian za ochronę zapewnioną przez Amerykanów zdecydował się zemścić na Riinie. Ale nie w tradycyjny, mafijny sposób, czyli przez morderstwo. W zamian za współpracę z Włochami i Amerykanami chciał ochrony dla siebie i swojej rodziny. Nie prosił o skrócenie wyroku ani o specjalne traktowanie. Chciał jedynie mieć pewność, że jego rodzina będzie bezpieczna. W Rzymie Buscetta zaczął zeznawać, ujawniając mordercze sekrety mafii.
najstarszym bosem w hierarchii, który kiedykolwiek złamał świętą przysięgę mafii, ślub milczenia. Ujawnił sekretny świat mafii sędziemu Falcone, który od wielu lat prowadził samotną walkę z mafią. Pomiędzy lipcem i wrześniem 1984 roku Buscetta zeznawał bez przerwy. Wypowiedziane tu słowa pochodzą z prawdziwych transkrypcji przesłuchania Buscetty. Wszystkie rodziny w Palermo są zaangażowane w handel narkotykami. Im bliżej ktoś jest bossa, tym większe zyski osiąga. Opisał nam, jak funkcjonuje mafia, zarówno w Stanach, jak i na Sycylii. Pokazał, jak ze sobą współpracują i jak dzięki zasadom taka organizacja może funkcjonować na całym świecie. Buscetta wyjaśnił, że kluczem do sukcesu była surowa wojskowa dyscyplina mafii. Głową każdej rodziny jest capo, wybierany przez starszyznę. Ktoś mógł zadzwonić z Sycylii do Oregonu w Illinois i podczas 30-sekundowej rozmowy ustalić wiążący kontrakt. Żołnierze tworzą 10-osobowe grupy, którym przewodzi kapitan. Wyjaśnił nam, jak różni ludzie rozsiani po całym świecie brali odpowiedzialność za różne sfery narkotykowego biznesu, tak, żeby cały proceder działał bez zarzutu. Interes prosperował, ponieważ wszystkich członków mafii łączyła przysięga składana podczas tajemnej ceremonii inicjacji. Przysięga, której złamanie przynosiło tragiczne konsekwencje. Nakłuwa się palec i spryskuje krwią wizerunek świętego. Każdy mógł zostać członkiem mafii. Mógł być nim ksiądz, lekarz, każdy mężczyzna pochodzący z Sycylii. Po wstąpieniu do mafii wszystkich obowiązywały te same zasady, których przestrzegano pod groźbą śmierci. Wizerunek świętego kładziono na dłoni, a potem podpalano. Palił się. A nowicjusz mówił: niech moje ciało spłonie jak ten święty, jeśli nie dotrzymam tej przysięgi. Dowody dostarczone przez Buscetta pomogły agentom poskładać elementy łamigłówki i wyjaśniły, w jaki sposób banda kryminalistów z rolniczej Sycylii była w stanie prowadzić największy przemyt heroiny do Stanów Zjednoczonych. Przestępcy wkrótce mieli stanąć przed obliczem sprawiedliwości. Przez lata sycylijski prokurator Giovanni Falcone chciał oskarżyć przywódców mafii. Dzięki zeznaniom Tommaso Buscetty, Falcone wydał nakaz aresztowania ponad 400 członków mafii, w tym zarówno szefów, jak i zwykłych żołnierzy. Ale Tortorini, szefa sycylijskiej mafii, nie było wśród nich. Włosi musieli znaleźć miejsce, w którym mogliby bezpiecznie osądzić tak wielu ludzi. Nie było takiego miejsca w stolicy Sycylii, Palermo. Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło zbudować ogromny betonowy bunkier wewnątrz głównego więzienia. Sprawą zajęła się przyjaciółka Falcone z Ministerstwa Sprawiedliwości w Rzymie, Liliana Ferraro, która bała się, że jeśli mafia się o tym dowie, zostanie zabita.
podróżując z Rzymu na Sycylię, podejmowała ogromne środki ostrożności. Prenotavo l'aereo con un nome diverso, molto elementare. Rezerwowałam bilety lotnicze pod fałszywym nazwiskiem. Potem kierownik firmy budującej bunkier przyjeżdżał po mnie na lotnisko swoją ciężarówką. Pewnego dnia musiałam pojechać na pogrzeb do Palermo. Dotarłam tam w czarnej sukience pokrytej pyłem z miejsca budowy. Czekając na rozpoczęcie procesu, Buscetta przebywał w bezpiecznym domu w Stanach Zjednoczonych, chroniony w dzień i w nocy przez agentów DEA oraz FBI. Pewnego dnia odwiedził go szwagier. Wizyta ta miała złowrogą przyczynę, jak wspomina jeden z ówczesnych strażników. Zaoferowali mu ogromną sumę pieniędzy w zamian za nieskładanie zeznań. Chcieli go powstrzymać. Powiedział swojemu szwagrowi, że jej nie przyjmie. Gdy ten odszedł i przekazał zleceniodawcom odpowiedź, po prostu go zabili. W Palermo betonowy bunkier, w którym miała odbyć się rozprawa, był już gotowy. Ściany zbudowano z płyt wzmacnianego betonu, mogącego wytrzymać atak rakietowy. Wewnątrz sali rozpraw znajdowało się 30 cel przeznaczonych dla oskarżonych. Wkrótce miał się rozpocząć najbardziej spektakularny proces w historii mafii, zwany The Maxi Trial. Falcone był głównym oskarżycielem. Głównym świadkiem był Tommaso Buscetta. Gdy potwierdzono, że Buscetta będzie zeznawał, dostaliśmy ostrzeżenie o możliwym ataku z powietrza. Dlatego niebo nad bunkrem patrolowano 24 godziny na dobę. Proces rozpoczął się w lutym 1986 roku. 300 uzbrojonych żołnierzy wspomaganych przez czołg strzegło bunkra. W procesie wzięło udział blisko 500 oskarżonych, co przypuszczalnie stanowi 10% liczby członków sycylijskiej mafii. Oskarżono ich o morderstwa, przemyt narkotyków oraz inne poważne przestępstwa. Oskarżeni nieustannie zakłócali posiedzenie. Jedynie w chwili, gdy pojawił się Buscetta, zapanowała cisza. Zeznawał z miejsca dla świadków przez tydzień. Chroniony przez kuloodporną szybę, powtórzył zeznania złożone uprzednio w obecności sędziego Falcone. Naprawdę wierzył, że w którymś momencie Sycylijczycy go zabiją. Zrobił to, co musiał zrobić i zeznawał mądrze. Gdy wsiedliśmy do samolotu lecącego do Stanów Zjednoczonych, siedząc na górnym pokładzie 747, powiedział: Tommy, nie wierzyłem, że uda mi się wrócić. 16 grudnia 1987 roku sędzia ogłosił wyrok. 344 członków mafii uznano winnymi i skazano na łączną karę więzienia wynoszącą blisko 3000 lat. Proces trwał 22 miesiące. The Maxi Trial był kulminacyjnym momentem dla sycylijskiego prokuratora Giovanniego Falcone. Włoscy i amerykańscy przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości odnieśli oszałamiający sukces w walce z mafią. Otworzył on drogę mafiozom, którzy chcieli uciec pod opiekę rządu. Przemijała omerta, ślub milczenia, który na przestrzeni dekad zapewniał mafii bezwzględną dyscyplinę.
Osadzenie w więzieniu dużej liczby szefów mafii spowodowało kryzys w jej szeregach po obu stronach Atlantyku. Setki mafiozów chciały teraz oskarżać byłych towarzyszy. Dominik Montilio został aresztowany za wymuszenia w restauracji w Nowym Jorku. Policja polowała na niego od wielu lat. Przestępca został oskarżony w Metropolitan Correction Center w Nowym Jorku. Widział, że inni bosowie bali się, że będzie zeznawał przeciwko nim. Montilio też obawiał się o swoje życie. Nie chciałem umrzeć za nic i zostawić na łasce losu żony i trójki dzieci. Nie zamierzałem zginąć przez ich paranoję, że zacznę mówić. W pewien sposób popychali ludzi do działania swoim postępowaniem. Gdy ktoś został aresztowany, natychmiast chcieli go zlikwidować. Montilio wychowano tak, aby żył i umarł posłuszny mafijnemu ślubowi milczenia. Teraz zdecydował się współpracować z przedstawicielami prawa. Jako młody człowiek widział działania w Wietnamie. Zdrada rodziny i środowiska była dla niego czymś znacznie gorszym. Wolałbym raczej wrócić do Wietnamu niż zeznawać w sądzie. Trudno to wyjaśnić. Siedzę tam, a oni są 4 metry dalej i gapią się na mnie. Trudno jest z czymś takim żyć. Przyprowadzili moją 90-letnią babcię na kulach. Byli gotowi przyprowadzić wszystkich, kuzynów, wujków i ciotki, żeby tylko człowiekiem wstrząsnąć. Wówczas zeznawanie wcale nie jest łatwiejsze. W innym miejscu w Nowym Jorku sieć zaciskała się wokół innych gangsterów. Henry Hill miał poważne kłopoty. FBI chciało go przesłuchać w sprawie 6 milionów dolarów zrabowanych na lotnisku. Departament Sprawiedliwości pytał o morderstwo włoskiego finansisty. Biuro prokuratora w Brooklynie szukało informacji o niezidentyfikowanych zwłokach. Ponadto groził mu wyrok dożywocia za przemyt narkotyków. Hill zdecydował się na współpracę. Rząd aresztował mnie w charakterze świadka dowodowego, a ja zacząłem współpracować. Wiedziałem, że czeka mnie dożywocie albo kula w głowę. Czułem, że jestem już trupem. Sycylijczycy próbowali zwabić go do pizzerii w Brooklynie, gdzie miał zostać zamordowany. Nadal przechodzą mnie dreszcze, gdy tu stoję. To miejsce mogło stać się miejscem mojego spoczynku. Czuję się zdenerwowany, chociaż nie doświadczałem tego uczucia przez jakiś czas. Nie wiem, ilu ich kuzynów wciąż mieszka w okolicy. To miejsce bardzo się zmieniło, ale zawsze znajdzie się ktoś, kto wygląda z zafiranki. Czułem wyraźnie, że zdradzam swoje środowisko, swoją rodzinę i samego siebie. Po latach można się z tym pogodzić, ale to nie znaczy, że wszystkie niepokoje mijają. Montilio i Hill spędzili kolejne lata uczestnicząc w programie ochrony świadków, mieszkając w ukryciu setki kilometrów od domów rodzinnych, nieustannie bojąc się tego, co mogłoby się stać, gdyby ich dawni kompani ich znaleźli. Chciałoby się zapomnieć o całej sytuacji, ale to niemożliwe. Mam taki powracający sen, w którym wychodzę z domu Nino, a jego Cadillac jest zaparkowany na podjeździe. Wychodzę i idę po podjeździe, a Nino, Roy, Chris, Anthony i Joey siedzą schowani pod Cadillaciem. Gdy przechodzę, Roy spogląda na mnie i mówi: "Hej, Dominik, chodź z nami do piekła."
Potem sen się urywa. Imperium przemytu narkotyków budowane na przestrzeni kilku dekad poniosło poważną klęskę. U wybrzeży Sycylii włoska policja przeszukuje łodzie rybackie. Znajdują niewiele narkotyków. Ale po obu stronach Atlantyku wojna z mafią trwa nadal. Podczas przesłuchania Tomaso Buscetta ostrzegł sędziego Falcone, że mafia nie cofnie się przed niczym, żeby pozbawić go życia. Nie można zapominać, że gdy raz się zadrze z mafią, rachunek zostanie wyrównany dopiero w chwili śmierci. Po procesie The Maxi Trial setki mafiozów trafiły za kratki, ale szef szefów, Toto Riina, wciąż był na wolności. Nadal kontrolował szerokie imperium przestępcze i mordował swoich rywali. W Stanach Zjednoczonych wielkim wysiłkiem FBI zlikwidowało The Pizza Connection. 21 sycylijskich handlarzy narkotyków skazano na wyroki do 45 lat więzienia. Nigdy później mafie sycylijska i amerykańska nie współpracowały ze sobą tak blisko. Opracowani rozpraw znajdowało się 30 cel przeznaczonych dla oskarżonych. Wkrótce miał się rozpocząć najbardziej spektakularny proces w historii mafii zwany The Maxi Trial. Falcone był głównym oskarżycielem. Głównym świadkiem był Tomaso Buscetta. Gdy potwierdzono, że Buscetta będzie zeznawał, dostaliśmy ostrzeżenie o możliwym ataku z powietrza. Dlatego niebo nad bunkrem patrolowano 24 godziny na dobę. Proces rozpoczął się w lutym 1986 roku. 300 uzbrojonych żołnierzy wspomaganych przez czołg strzegło bunkra. W procesie wzięło udział blisko 500 oskarżonych, co przypuszczalnie stanowi 10% liczby członków sycylijskiej mafii. Oskarżono ich o morderstwa, przemyt narkotyków oraz inne poważne przestępstwa. Oskarżeni nieustannie zakłócali posiedzenie. Jedynie w chwili, gdy pojawił się Buscetta, zapanowała cisza. Zeznawał z miejsca dla świadków przez tydzień. Chroniony przez kuloodporną szybę, powtórzył zeznania złożone uprzednio w obecności sędziego Falcone. Naprawdę wierzył, że w którymś momencie Sycylijczycy go zabiją. Zrobił to, co musiał zrobić i zeznawał mądrze. Gdy wsiedliśmy do samolotu lecącego do Stanów Zjednoczonych, siedząc na górnym pokładzie 747, powiedział: Tommy, nie wierzyłem, że uda mi się wrócić. 16 grudnia 1987 roku sędzia ogłosił wyrok. 344 członków mafii uznano winnymi i skazano na łączną karę więzienia wynoszącą blisko 3000 lat. Proces trwał 22 miesiące. The Maxi Trial był kulminacyjnym momentem dla sycylijskiego prokuratora Giovanniego Falcone. Włoscy i amerykańscy przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości odnieśli oszałamiający sukces, ale wkrótce po przyjeździe generał wraz z młodą żoną padli ofiarą zamachu.
Sycylijczycy byli oburzeni. Podczas pogrzebu pożegnali obie ofiary oklaskami. Gdy uczestniczący w pogrzebie politycy wyszli z kościoła, mieszkańcy pluli na nich i szydzili, oskarżając ich o to, że tak długo tolerowali mafię. W odpowiedzi rząd włoski w końcu zapewnił Falcone wsparcie, którego sędzia potrzebował. Liliana Ferraro była jego długoletnią przyjaciółką i współpracowniczką w walce przeciw mafii. Ministerstwo Sprawiedliwości w Rzymie wysłało ją, żeby zbadała, co jest sędziemu potrzebne. Była oburzona warunkami, w jakich Falcone pracował. Pierwszą rzeczą, jaką zobaczyłam, było stare biurko. Było tam też krzesło bez nogi, zawalone papierami i oparte na stercie akt. Giovanni powiedział: to nasze biuro i nasze narzędzia, nasz model efektywności. Jeśli dasz sobie z tym radę, zapraszam. Poi se tu pensi che si può fare qualcosa, qualsiasi cosa va bene. Falcone zabrał się za walkę z Totorino ze zdwojoną energią. Wkrótce miał nastąpić przełom. Wokół dwóch ojców chrzestnych, blisko współpracujących z Riiną, zaciskała się sieć. Pociągnęło to za sobą bieg zdarzeń, który doprowadził do największej porażki w historii mafii. W Stanach Zjednoczonych agenci FBI, którym powierzono zadanie zlikwidowania przemytu heroiny z Sycylii, złapali dobry trop. Podsłuchiwali rozmowy prowadzone z Knickerbocker Avenue w Brooklynie. Siedziby wielu sycylijskich mafiozów, którzy dzwonili z publicznych telefonów, nie wiedząc, że FBI ich obserwuje. Oto film nakręcony przez FBI. Rozmowy prowadzone były w dialekcie sycylijskim. Nie zrozumiałem nawet dla większości Włochów. Mafia używała również szyfru. Na przykład koszule oznaczały heroinę. Spotkałem faceta. Pierwszą rzeczą, jaką zobaczyłem, było stare biurko. Było tam też krzesło bez nogi, zawalone papierami i oparte na stercie akt. Giovanni powiedział: to nasze biuro i nasze narzędzia, nasz model efektywności. Jeśli dasz sobie z tym radę, zapraszam. Poi se tu pensi che si può fare qualcosa, qualsiasi cosa va bene. Falcone zabrał się za walkę z Totorino ze zdwojoną energią. Wkrótce miał nastąpić przełom. Wokół dwóch ojców chrzestnych, blisko współpracujących z Riiną, zaciskała się sieć. Pociągnęło to za sobą bieg zdarzeń, który doprowadził do największej porażki w historii mafii. W Stanach Zjednoczonych agenci FBI, którym powierzono zadanie zlikwidowania przemytu heroiny z Sycylii, złapali dobry trop. Podsłuchiwali rozmowy prowadzone z Knickerbocker Avenue w Brooklynie. Siedziby wielu sycylijskich mafiozów, którzy dzwonili z publicznych telefonów, nie wiedząc, że FBI ich obserwuje. Oto film nakręcony przez FBI. Rozmowy prowadzone były w dialekcie sycylijskim. Nie zrozumiałem nawet dla większości Włochów. Mafia używała również szyfru. Na przykład koszule oznaczały heroinę. Spotkałem faceta z koszulami. Ale jest pewien problem. Inny facet ma koszule, które mają 10% akrylu. Pomoc jednego z agentów, Carmine Russo, okazała się nieodzowna.
Russo urodził się na Sycylii, lecz jako dziecko przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, a potem wstąpił do FBI. Podobnie jak Giovanni Falcone, dorastał nienawidząc mafii. Russo rozumiał dialekt sycylijski i wkrótce wyłapał tajemnicze wzmianki dotyczące bossa operacji. Nie wymieniano jego nazwiska. Nazywano go pasterzem, wujkiem i profesorem. I to oczywiście wzbudziło moje zainteresowanie. Agenci nie mogli go zidentyfikować do chwili, gdy Sycylijczycy popełnili poważny błąd, który drogo ich kosztował. Nad mafią Rina zabił dwóch dorosłych synów Buscetti. Włosi poprosili o ekstradycję aresztowanego mafioza, ale on wiedział, że jeśli wróci, Rina zabije jego samego i jego rodzinę. Dlatego połknął fiolkę strychniny, którą nosił przy sobie od aresztowania. Trucizna zawiodła. Przestępca wyszedł ze śpiączki i został wysłany samolotem do Włoch. Poważnie chory potrzebował pomocy podczas zejścia na lotnisko w Rzymie. Otulono go też kuloodpornym kocem. Po powrocie Buscetta podjął decyzję brzemienną w skutkach. W zamian za ochronę zapewnioną przez Amerykanów zdecydował się zemścić na Rinie. Ale nie w tradycyjny, mafijny sposób, czyli przez morderstwo. W zamian za współpracę z Włochami i Amerykanami chciał ochrony dla siebie i swojej rodziny. Nie prosił o skrócenie wyroku ani o specjalne traktowanie. Chciał jedynie mieć pewność, że jego rodzina będzie bezpieczna. W Rzymie Buscetta zaczął zeznawać, ujawniając mordercze sekrety mafii. Był najstarszym bossem w hierarchii, który kiedykolwiek złamał świętą przysięgę mafii, ślub milczenia. Ujawnił sekretny świat mafii sędziemu Falcone, który od wielu lat prowadził samotną walkę z mafią. Pomiędzy lipcem i wrześniem 1984 roku Buscetta zeznawał bez przerwy. Wypowiedziane tu słowa pochodzą z prawdziwych transkrypcji przesłuchania Buscetty. Wszystkie rodziny w Palermo są zaangażowane w handel narkotykami. Im bliżej ktoś jest bossa, tym większe zyski osiąga. Opisał nam, jak funkcjonuje mafia, zarówno w Stanach, jak i na Sycylii. Pokazał, jak ze sobą współpracują i jak dzięki zasadom taka organizacja może funkcjonować na całym świecie. Buscetta wyjaśnił, że kluczem do sukcesu była surowa wojskowa dyscyplina mafii. Ofiarą zamachu. Sycylijczycy byli oburzeni. Podczas pogrzebu pożegnali obie ofiary oklaskami. Gdy uczestniczący w pogrzebie politycy wyszli z kościoła, mieszkańcy pluli na nich i szydzili, oskarżając ich o to, że tak długo tolerowali mafię. W odpowiedzi rząd włoski w końcu zapewnił Falcone wsparcie, którego sędzia potrzebował. Liliana Ferraro była jego długoletnią przyjaciółką i współpracowniczką w walce przeciw mafii. Ministerstwo Sprawiedliwości w Rzymie wysłało ją, żeby zbadała, co jest sędziemu potrzebne. Była oburzona warunkami, w jakich Falcone pracował. Pierwszą rzeczą, jaką zobaczyłam, było stare biurko.
Było tam też krzesło bez nogi, zawalone papierami i oparte na stercie akt. Giovanni powiedział: to nasze biuro i nasze narzędzia, nasz model efektywności. Jeśli dasz sobie z tym radę, zapraszam. Poi se tu pensi che si può fare qualcosa, qualsiasi cosa va bene. Falcone zabrał się za walkę z Totorino ze zdwojoną energią. Wkrótce miał nastąpić przełom. Wokół dwóch ojców chrzestnych, blisko współpracujących z Riiną, zaciskała się sieć. Pociągnęło to za sobą bieg zdarzeń, który doprowadził do największej porażki w historii mafii. W Stanach Zjednoczonych agenci FBI, którym powierzono zadanie zlikwidowania przemytu heroiny z Sycylii, złapali dobry trop. Podsłuchiwali rozmowy prowadzone z Knickerbocker Avenue w Brooklynie. Siedziby wielu sycylijskich mafiozów, którzy dzwonili z publicznych telefonów, nie wiedząc, że FBI ich obserwuje. Oto film nakręcony przez FBI. Rozmowy prowadzone były w dialekcie sycylijskim, niezrozumiałym nawet dla większości Włochów. Mafia używała również szyfru. Na przykład koszule oznaczały heroinę. Spotkałem faceta z koszulami, ale jest pewien problem. Inny facet przemyciła do Stanów Zjednoczonych heroinę o wartości blisko 2 miliardów dolarów. Przestępcy po obu stronach Atlantyku zyskali dzięki temu fortunę. Doprowadziło to jednak do wojny. Na Sycylii szefowie mafii walczyli o kontrolę nad imperium przemytu heroiny. Terror wywołany przez tę wojnę sprawił, że jeden z ojców chrzestnych złamał mafijną omertę, święty ślub milczenia. Jego zdrada była pierwszym poważnym ciosem dla mafii po obu stronach Atlantyku. Mafia. Wielka zdrada. Pod koniec lat 70. heroinę przemycano do Stanów Zjednoczonych we włoskich produktach żywnościowych. Rozprowadzano ją dzięki sieci pizzerii będących w posiadaniu sycylijskiej mafii. System ten nazywano Pizza Connection. Stany Zjednoczone stanęły w obliczu epidemii uzależnienia od heroiny. Ale dla amerykańskich gangsterów heroina oznaczała mnóstwo pieniędzy. Henry Hill był hurtownikiem sprzedającym narkotyki dla mafii w Nowym Jorku. Później jego życie przestępcze uwieczniono w hollywoodzkim hicie Chłopcy z Ferajny. Hill odbierał heroinę z pizzerii należących do sycylijskich mafiozów, a potem dostarczał ją do dealerów w mieście. Nawet gangster tak niskiej rangi jak Hill osiągał ogromne zyski. Zarabiałem astronomiczne sumy. Jako hurtownik miałem 20-30 tysięcy dziennie. To były torby pełne pieniędzy. Nie miałem gdzie ich trzymać. Tak szybkie zyski oznaczały zupełnie inny styl życia, ponieważ wiedziałem, że mogę szybko przeskoczyć od kilkuset tysięcy do milionów. Stąd pochodziły narkotyki. To Palermo, stolica Sycylii. W katakumbach położonych pod miastem leżą ciała zachowane dla potomności. W Palermo kult śmierci ma wielowiekową tradycję.
doświadczone przez Buschetę pomogły agentom poskładać elementy łamigłówki i wyjaśniły, w jaki sposób banda kryminalistów z rolniczej Sycylii była w stanie prowadzić największy przemyt heroiny do Stanów Zjednoczonych. Przestępcy wkrótce mieli stanąć przed obliczem sprawiedliwości. Przez lata sycylijski prokurator Giovanni Falcone chciał oskarżyć przywódców mafii. Dzięki zeznaniom Tommaso Buschetty Falcone wydał nakaz aresztowania ponad 400 członków mafii, w tym zarówno szefów, jak i zwykłych żołnierzy. Ale Tortorini, szefa sycylijskiej mafii, nie było wśród nich. Włosi musieli znaleźć miejsce, w którym mogliby bezpiecznie osądzić tak wielu ludzi. Nie było takiego miejsca w stolicy Sycylii, Palermo. Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło zbudować ogromny betonowy bunkier wewnątrz głównego więzienia. Sprawą zajęła się przyjaciółka Falcone z Ministerstwa Sprawiedliwości w Rzymie, Liliana Ferraro, która bała się, że jeśli mafia się o tym dowie, zostanie zabita. Podróżując z Rzymu na Sycylię, podejmowała ogromne środki ostrożności. Rezerwowałam bilety lotnicze pod fałszywym nazwiskiem. Potem kierownik firmy budującej bunkier przyjeżdżał po mnie na lotnisko swoją ciężarówką. Pewnego dnia musiałam pojechać na pogrzeb do Palermo. Dotarłam tam w czarnej sukience pokrytej pyłem z miejsca budowy. Czekając na rozpoczęcie procesu, Buschetta przebywał w bezpiecznym domu w Stanach Zjednoczonych, chroniony w dzień i w nocy przez agentów DEA oraz FBI. Pewnego dnia odwiedził go szwagier. Wizyta ta miała złowrogą przyczynę, jak wspomina jeden z ówczesnych strażników. Zaoferowali mu ogromną sumę pieniędzy w zamian za nieskładanie zeznań. Chcieli go powstrzymać. Powiedział swojemu szwagrowi, że jej nie przyjmie. Gdy ten odszedł i przekazał zleceniodawcom odpowiedź, po prostu go zabili. W Palermo betonowy bunkier, w którym miała odbyć się rozprawa, był już gotowy. Ściany zbudowano z płyt wzmacnianego betonu, mogącego wytrzymać atak rakietowy. Pierwszą rzeczą, jaką zobaczyłam, było stare biurko. Było tam też krzesło bez nogi, zawalone papierami i oparte na stercie akt. Giovanni powiedział: to nasze biuro i nasze narzędzia, nasz model efektywności. Jeśli dasz sobie z tym radę, zapraszam. Poi se tu pensi che si può fare qualcosa, qualsiasi cosa va bene. Falcone zabrał się za walkę z Tortoriną ze zdwojoną energią. Wkrótce miał nastąpić przełom. Wokół dwóch ojców chrzestnych, blisko współpracujących z Riiną, zaciskała się sieć. Pociągnęło to za sobą bieg zdarzeń, który doprowadził do największej porażki w historii mafii. W Stanach Zjednoczonych agenci FBI, którym powierzono zadanie zlikwidowania przemytu heroiny z Sycylii, złapali dobry trop. Podsłuchiwali rozmowy prowadzone z Knickerbocker Avenue w Brooklynie. Siedziby wielu sycylijskich mafiozów, którzy dzwonili z publicznych telefonów, nie wiedząc, że FBI ich obserwuje. Oto film nakręcony przez FBI. Rozmowy prowadzone były w dialekcie sycylijskim, niezrozumiałym nawet dla większości Włochów. Mafia używała również szyfru. Na przykład koszule oznaczały heroinę.
Spotkałem faceta z koszulami. Ale jest pewien problem. Inny facet ma koszule, które mają 10% akrylu. Pomoc jednego z agentów, Carmine Russo, okazała się nieodzowna. Russo urodził się na Sycylii, lecz jako dziecko przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, a potem wstąpił do FBI. Podobnie jak Giovanni Falcone, dorastał nienawidząc mafii. Russo rozumiał dialekt sycylijski i wkrótce wyłapał tajemnicze wzmianki dotyczące bossa operacji. Nie wymieniano jego nazwiska. Nazywano go pasterzem, wujkiem i profesorem. I to oczywiście wzbudziło moje zainteresowanie. Agenci nie mogli go zidentyfikować do chwili, gdy Sycylijczycy popełnili poważny błąd, który drogo ich kosztował. Znów w Ameryce Południowej. Wymieniano w nich dona zwanego Gaetano Badalamenti. Badalamenti był niegdyś ważną figurą i szefem sycylijskiej mafii. Podczas wojny o władzę znalazł się po stronie przegranych. W obawie o swoje życie musiał uciekać do Brazylii, skąd eksportował do Stanów Zjednoczonych heroinę o wartości wielu milionów dolarów. Zadziwiające było to, że prowadził ten interes na zlecenie człowieka, który zajął jego miejsce jako szefa, Toto Riiny. Na Sycylii było jasne, że Riina nie pozwala, żeby nienawiść stała na drodze robieniu pieniędzy. Gdy FBI ustaliło, że mamy do czynienia z byłym szefem szefów sycylijskiej mafii, celem śledztwa stał się Gaetano Badalamenti. Śledztwo stawało się coraz bardziej intensywne. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych wysłał swojego najlepszego człowieka, Richarda Martina, który mówił płynnie po włosku i miał wieloletnie doświadczenie w walce z przestępczością zorganizowaną. To przypomina łapanie rekina. Kiedy wciąga się rekina na łódź, trzeba mieć pewność, że umie się go zabić. Łapiąc tego człowieka, musieliśmy mieć pewność, że będziemy w stanie go skazać. W połowie 1983 roku FBI dokonało znaczącego przełomu. Agenci zaczęli podejrzewać właściciela sycylijskiej pizzerii, Pietro Alfano, który mieszkał w niewielkim miasteczku Oregon w stanie Illinois, 160 km na zachód od Chicago. Sprawdziwszy go, dokonali niezwykłego odkrycia. Halo! Ej, Fadidziu! Alfano był bratankiem Gaetano Badalamenti, który używając kodu rozmawiał ze swoim wujem o dostawach heroiny przez telefon. Ale Alfano nigdy nie pamiętał kodu. Nazywałem go Alfano Głupano. Był zupełnym idiotą. Badalamenti zawsze używał w rozmowie kodu. Ale Alfano zapominał, na czym on polegał. Gdy umawiali się w jakimś miejscu, nigdy nie pamiętał, jak brzmiało słowo, którego powinien użyć. Jednak Badalamenti nie miał wyboru. Polegał na nim jako na dostawcy naścia, ponieważ wiedziałem, że mogę szybko przeskoczyć od kilkuset tysięcy do milionów. Stąd pochodziły narkotyki. To Palermo, stolica Sycylii. W katakumbach położonych pod miastem leżą ciała zachowane dla potomności. W Palermo kult śmierci ma wielowiekową tradycję. W latach 80. śmierć ponownie zawisła nad miastem. Szalała krwawa wojna mafii o kontrolę nad handlem heroiną z Ameryką. W
wojnę rozpoczął gang z wioski zwanej Corleone, położonej wysoko w górach w centralnej części Sycylii. Od tego miejsca wziął swoje nazwisko bohater grany przez Marlona Brando w filmie Ojciec Chrzestny. Przywódcą rodziny Corleone był zabójca Toto Riina, zwany Bestią. W 1981 i 82 roku ciała jego ofiar pojawiały się na ulicach Palermo co 3 dni. Jednakże mur milczenia sprawiał, że doprowadzenie zabójców przed oblicze sprawiedliwości było niemożliwe. Pewnej nocy w Corleone rywal Riiny został zastrzelony na zewnątrz budynku, w którym odbywało się spotkanie Rady Miasta. Dino Paternostro pamięta tę noc doskonale. Zeszliśmy na dół i znaleźliśmy ciało na ulicy. Miałem tylko 25 lat, więc powiedziałem do burmistrza: zadzwońmy po karabinieri. Spojrzał mi prosto w oczy i odpowiedział: ty po nich zadzwoń. Naprzeciwko był sklep rzeźnika. Poszedłem tam i zapytałem, czy mogę skorzystać z telefonu. Spojrzeli na mnie i powiedzieli: nie, telefon jest zepsuty. Nikt nie chciał mówić. Policja niewiele mogła zrobić, żeby zapobiec dalszej rzezi. Ale wkrótce miały nastąpić pewne zmiany. Miliardów dolarów. Przestępcy po obu stronach Atlantyku zyskali dzięki temu fortunę. Doprowadziło to jednak do wojny. Na Sycylii szefowie mafii walczyli o kontrolę nad imperium przemytu heroiny. Terror wywołany przez tę wojnę sprawił, że jeden z ojców chrzestnych złamał mafijną omertę, święty ślub milczenia. Jego zdrada była pierwszym poważnym ciosem dla mafii po obu stronach Atlantyku. Mafia. Wielka zdrada. Pod koniec lat 70. heroinę przemycano do Stanów Zjednoczonych we włoskich produktach żywnościowych. Rozprowadzano ją dzięki sieci pizzerii będących w posiadaniu sycylijskiej mafii. System ten nazywano Pizza Connection. Stany Zjednoczone stanęły w obliczu epidemii uzależnienia od heroiny. Ale dla amerykańskich gangsterów heroina oznaczała mnóstwo pieniędzy. Henry Hill był hurtownikiem sprzedającym narkotyki dla mafii w Nowym Jorku. Później jego życie przestępcze uwieczniono w hollywoodzkim hicie Chłopcy z Ferajny. Hill odbierał heroinę z pizzerii należących do sycylijskich mafiozów, a potem dostarczał ją do dealerów w mieście. Nawet gangster tak niskiej rangi jak Hill osiągał ogromne zyski. Zarabiałem astronomiczne sumy. Jako hurtownik miałem 20-30 tysięcy dziennie. To były torby pełne pieniędzy. Nie miałem gdzie ich trzymać. Tak szybkie zyski oznaczały zupełnie inny styl życia, ponieważ wiedziałem, że mogę szybko przeskoczyć od kilkuset tysięcy do milionów. Stąd pochodziły narkotyki. To Palermo, stolica Sycylii. W katakumbach położonych pod miastem leżą ciała zachowane dla potomności. W Palermo kult śmierci ma wielowiekową tradycję.
latach 80.